No to ukazała nam się katownica po stronie lewej na członie A po ściągnięciu blachy. Nad pierwszą klapą w miarę. Ten mały butek do zrobienia. Nad kola standardowo tu z zewnątrz były robione. No i tu się zaczyna dopiero całkowita agonia. I słupek. Słupek trzeba wymienić przed wyciągnięciem silnika, żeby mieć gdzie podstawić w ogóle lewarek. Nad kole było robione. Także tam w środku wsporniki, nie wiem czy widać, zdrowe. Jeśli chodzi o wspornik poduszek, no to tu jest zdrowo, jedynie końcówka przy samym słupku, ale to przy okazji wymiany słupka. Tylny słupek robiony był w tym miejscu. Wspornik nawet zdrowy, tam jakieś delikatne poprawki trzeba będzie zrobić. No i chyba do wymiany będzie blacha. Ale to się jeszcze okaże. Tym po prostu będę się starał tu poobcinać i ustawić taką blachę gotową do tego, żeby nie wymieniać całego wspornika. Tył trochę łatany. Przewody trzeba przerobić na jakieś kostki albo coś w tym stylu, bo to tak wygląda. Nie po mojemu. Działamy dalej.